Witam wszystkich serdecznie na kanale Auto Import Nieporęt. Lecimy z kolejną prezentacją. Tym razem wyjątkowe Volvo S40. A dlaczego wyjątkowe? No dlatego, że jest to model poliftowy z silnikiem 5-cylindrowym 2.4 o mocy 170 koni. To jest pierwsza wyjątkowość tego egzemplarza. Skrzynia manualna. Bardzo ciężko kupić model poliftowy z silnikiem 2.4 wolnossącym. Jest to 2007 rok, modelowo 2008. Kolejna wyjątkowość tego egzemplarza to to, że auto jest zakupione od pierwszej właścicielki, która ten samochód posiadała od nowości. No i ostatnią wyjątkowością, uważam, tego egzemplarza jest to, że samochód ma przebieg zaledwie 122 tysiące kilometrów, co jest no bardzo niskim przebiegiem. Średnio rocznie wychodzi 8 tysięcy kilometrów. Także tutaj naprawdę pod tym względem jest to samochód inny niż wszystkie i no myślę, że ciężko będzie, że tak powiem, powtórzyć takie auto z tak niskim przebiegiem i z tak dobrą historią, jeżeli chodzi o historię serwisową i historię tutaj właścicielską. Wersja wyposażenia Momentum, czyli taka pośrednia. Mamy już ksenony, mamy halogeny, zobaczcie, w wersji Kinetic halogenów nie ma. Lampy, no to po prostu są jak nowe. Mamy czujniki parkowania, mamy tempomat, mamy podgrzewane przednie fotele. Klimatronik oczywiście dwustrefowy, no takie standardowe, bym tutaj powiedział, wyposażenie. No Momentum od Kinetic różni się przede wszystkim tym, że mamy czujniki parkowania i lampy ksenonowe. Gdzie można sprawdzić, bo często pytacie swoją wersję wyposażenia, bodajże po 2007 roku. Tutaj macie wersję wyposażenia na tabliczce znamionowej. W tym miejscu widzicie, że jest tutaj właśnie wersja Momentum. Też macie kod lakieru, jeżeli byście szukali na przykład do zaprawek czy do czegoś, no to też na tabliczce znamionowej Volvo ten kod lakieru jest. Ostatnio no nie mam farta, powiem Wam szczerze, do samochodów z niskimi przebiegami. Zauważyłem, że to nie jest dobry kierunek niestety w polskim autohandlu. Klienci polscy nie są jeszcze przygotowani moim zdaniem na samochody starsze z niskimi przebiegami. Dlaczego tak twierdzę? No dlatego, że tak jak tam widzicie Mondeo też z bardzo niskim przebiegiem, jeszcze mniejszym jak tutaj, bo 112 tysięcy km, po miesiącu czy po półtora dopiero znalazł właściciela, który docenił to, że ten samochód ma faktycznie tak niski przebieg. Oczywiście zdarzają się ogromna ilość komentarzy, że to jest niemożliwe, żeby samochód z tego roku miał taki przebieg. No to wszystko zależy od egzemplarza, od jego ceny, tak, i od jego historii. No tutaj auto, tak jak już mówiłem, zakupione od pierwszej prywatnej, od pierwszej właścicielki, osoby prywatnej, która kupiła ten samochód za gotówkę, nie w żaden kredyt, nie w żaden leasing. To auto nie jest pofirmowe, czyli nie jeździło, wiecie, użytkowane przez handlowca, menadżera, dyrektora, no nieważne. Nie było użytkowane jako samochód służbowy, tylko samochód prywatny. No i tyle kilometrów akurat ta właścicielka tym autem robiła. Jaka jest podstawowa różnica takiego samochodu w zakupie na zachodzie? No przede wszystkim dużo wyższa cena. Taki samochód kosztuje 20-30%, 40% więcej od samochodu z przebiegiem, nie wiem, 200-250, czyli z przebiegiem takim, powiedzmy to, normatywnym co do rocznika, aczkolwiek no normatywny chyba przy 2007 roku to powinien być jakieś 300 tysięcy, tak? A tutaj macie 3 razy mniejszy przebieg i to jest naprawdę niewielki przebieg na ten silnik. No to jeżeli ktoś szuka takiego samochodu, no to wie, że ten silnik jest po prostu pancerny. Jakie są największe zalety tego silnika? Przede wszystkim dźwięk, przede wszystkim elastyczność. No i niezawodność. Tutaj no naprawdę nie ma co się popsuć. Jest to stara konstrukcja Volvo, produkowana tak naprawdę od lat 90. Praktycznie niezmieniona. Tutaj w S40 V50, no to wiecie, to różni się tak naprawdę niewielką ilością rzeczy. Z droższych rzeczy macie jedno koło zmiennych faz, które no bardzo rzadko się wymienia. Ja raz wymieniałem w samochodzie przy 278 tysiącach kilometrów. Macie oczywiście koło dwumasowe przy skrzyni manualnej, ale też to koło dwumasowe, wiecie, no to nie jest silnik wysokoprężny, nie ma dużego, wysokiego momentu obrotowego, więc też to koło nie dostaje po tyłku, więc wytrzymuje bardzo, bardzo dużo. Tutaj przy samochodzie z tym przebiegiem, no to myślę, że spokojnie drugie tyle jeszcze tym samochodem przejeździcie, nim to wymienicie. Kolejną zaletą tego egzemplarza ogromną jest to, że samochód był serwisowany od początku do końca w ASO i był raz do roku na serwisie. Pomimo robienia 8 tysięcy kilometrów rocznie średnio, to raz w roku ten samochód był na serwisie. Jest kompletna historia serwisowa do tego samochodu. Czy auto jest jak nowe?
bo często ludzie myślą, że samochód z tak niskim przebiegiem powinien być jak nowy. No nie jest jak nowy, bo samochód ma swoje lata. Słuchajcie, no 15-letni samochód ma prawo mieć jakieś, wiecie, uszkodzenia lakieru na przykład, czy jakieś właśnie zadrapania, zarysowania i tego typu rzeczy. I ten samochód takie rzeczy ma i oczywiście Wam to pokażę. I chodzi o opony, opony mamy praktycznie nowe, 2020 rok Nokiana. Tak, 23 tydzień 2020 rok, no zobaczcie, bieżnikowo to jest totalna nówka. Wadą S40 V50 są przednie błotniki, musicie zawsze zwracać na to uwagę. One niestety tutaj zbiera się syf pod nadkolem i niestety te błotniki potrafią skorodować. Nieważne, czy to jest przedlift, czy polift. W polifcie niby to poprawili, no ale zdarzają się egzemplarze, gdzie ten błotnik koroduje i błotnik nie jest tani do tego samochodu ze względu na to, że po prostu koroduje i zawsze jak coś jest drogie, to znaczy, że się generalnie psuje. Dobra, przejdźmy może do pomiaru powłoki lakierniczej. Uzbroję swój turbomiernik. Zobaczymy, czy dzisiaj nie będzie robił jakichś błędów. Dach oryginał. Zobaczymy maskę aluminiową, bo w Volvo macie maski aluminiowe. Zobaczcie, no robi błędy. Mamy 0. Tutaj mamy 20. Generalnie maski Wam nie zmierzę tym miernikiem, bo coś tutaj głupieje. Przednie błotniki, już widzę, że mamy drugi lakier. 150 mikronów to jest jak najbardziej drugi lakier. Drzwi zobaczcie w normie, czyli oryginał. Tutaj oryginał. Błotnik tylny. Też oryginał. Jakieś drobne takie pazurki, zadrapania, zobaczcie, parkingówki, no są. Tutaj mamy takie delikatne wgniecenie, zobaczcie, na dachu. Coś musiało gdzieś tam spaść pani. Tylna klapa. Oryginał. Tutaj oczywiście autko oznaczone. No i lecimy lewą stronę. Przedni lewy błotnik my poprawialiśmy w Polsce, bo było w jednym miejscu była korozja, która oczywiście wyszła po czyszczeniu samochodu. Tutaj widzę, zobaczcie, też mamy lakierowany element. Tutaj już mamy oryginał, także tutaj jakaś pewnie przycierka była i ten element został polakierowany. No i przedni lewy błotnik Wam pokażę, że widzicie, też jest drugi lakier. Prawy przedni nie my lakierowaliśmy, musiał być lakierowany w Szwecji. Korozja była tutaj dosłownie w tym miejscu. No nie jest tutaj grubo. No ale udało się ten błotnik, że tak powiem, uratować. Nie trzeba było kupować błotnika. Spróbujmy jeszcze maskę. Dajmy drugą szansę miernikowi. No, ktoś tam napisze, że jest mega spolerowana. Nic tu nie było polerowane. Aparatura miernikowa, zobaczcie. Niestety, Project Tech tutaj, firma, proszę o kontakt ze mną. Ewentualnie wymianę, no bo niestety nie jestem zadowolony z tego produktu. Czasami ten produkt, tak jak widzicie na moich filmikach, wariuje, szczególnie właśnie przy aluminium. Dobra, czyli podsumowując, samochód jest w 100% bezwypadkowy, żebyśmy mieli tutaj ścisłość. To, że mamy malowane przednie błotniki, to jest przypadłość tego samochodu. My lakierowaliśmy lewy przedni błotnik i tutaj wyszło Markowi naprawdę bardzo ładnie, pomimo bordowego koloru. Uważam ten kolor za dosyć ładny i fajnie się ten samochód prezentuje. Na pewno jest ten samochód inny w tym kolorze. Jeżeli chodzi o lewy tylny błotnik, no to była jakaś tutaj pewnie przycierka, coś tego typu i został ten błotnik polakierowany. No druga warstwa lakieru na samochodzie 15-letnim to naprawdę nie jest nic szczególnego. Przechodzimy do wnętrza. Tak wygląda bagażnik S40. Mamy do auta drugi komplet kół z kołpakami. Koła 15-calowe albo 16-calowe. Zaraz Wam powiem. Kolce trzeba sobie powyciągać. Co do felgi, 16, czyli mamy 16 aluminiowe i 16 stalowe. Bagażnik, no jak na sedana, dosyć pojemny, aczkolwiek no to jest mały samochód, tak? Pamiętajcie, że to jest taki odpowiednik Forda Focusa. No i też jest na płycie podłogowej Forda Focusa. Tak wygląda wnętrze, takie delikatnie jasno szare. No, dwa koła tutaj są schowane. Szyby macie wszystkie w oryginale, jeżeli chodzi o szybę czołową, zaraz przejdziemy, to Wam powiem, jak będziemy pod maską. Tak wygląda fotel kierowcy. Zobaczcie, pomimo małego przebiegu, tutaj jakieś już delikatne pęknięcie nam się pojawiło. Oczywiście można cały ten element wymienić, no ale tutaj akurat, powiem Wam szczerze, no jakoś to mocno nie razi w oczy. Dopiero jak Wam to pokazałem, to pewnie rzuciło się. Najczęściej pękają tutaj te elementy. Samochód nie był przez nas prany, dosyć czysty, zadbany w środku. Tutaj naprawdę nie ma się za bardzo czego przyczepić. Zaraz Wam pokażę dokładnie przebieg samochodu.
Przekręcimy sobie. 122 963 km. Jest wgrane polskie menu tutaj i w radio, i w zegary. Standardowo u mnie. Skrzynia pięciobiegowa, manualna. Podgrzewane przednie fotele, klimatronik. Już możecie poznać, że jest to model poliftowy, bo macie inne tutaj te pokrętła. Już są taką standardowe nagłośnienie. Generalnie tak to wygląda. Jeżeli chodzi o otwieranie maski w tych samochodach, zawsze każdy ma z tym problem. Bardzo głęboko musicie tutaj sięgnąć i sobie otworzycie. Poczekajcie. Cały czas się ktoś do mnie dobija. O, dobra. I lecimy pod machę. Pokażę wam, jak wygląda pod maską S40. No i ten słynny, wiecie, silnik pięciocylindrowy. Tak wygląda właśnie pod maską. No, moim zdaniem najlepsza jednostka benzynowa w tym modelu. Macie dostępne jeszcze dwulitrowe wolnosące. Też nie są to złe silniki, aczkolwiek no, ten silnik ma fajne brzmienie i bardzo dobrze w tej budzie sobie ten silnik radzi. Pięciocylindrowy, praktycznie silnik bez jakichś wad. Jedyna jakaś rzecz, którą trzeba kontrolować, to odmach. Tutaj macie podstawę filtra oleju i tam często trzeba wymieniać taką membrankę, ale no nie przy tym przebiegu na pewno. Wymieniony, zobaczcie, rozrząd. Rozrząd wymieniony w 2017 roku przy 94 tysiącach kilometrów. U nas zrobiony serwis olejowy i zrobiony serwis generalnie klimatyzacji. Także przechodzimy od razu do dokumentacji. A dokumentacja jest no obszerna, obszerna. Zobaczcie, dwa kluczyki. Jeden kluczyk to jest praktycznie nowy, nigdy nie używany. Tutaj widać delikatne jakieś takie zużycie. No mamy tutaj komplet, wiecie, jakiś dokumentów, takich instrukcji, tak jak wszystko z salonu wyszło. Tutaj mamy, słuchajcie, faktury za naprawy tego samochodu. Może wyjmę sobie. Tak będzie lepiej widać. Przebieg samochodu 103 330 km. Numer rejestracyjny, numer VIN macie podany i datę, i co było w aucie robione. Serwis olejowy tutaj był robiony. Tutaj prawdopodobnie będzie fakturka na rozrząd, dokładnie 2017 rok, 94 tysiące kilometrów. To wszystko było robione w Volvo. Rozrząd oryginał założony, czyli jest na 180 tysięcy lub 10 lat przewidziany i też po 10 latach ten rozrząd został zrobiony. Tutaj kolejna jakaś fakturka, no tu jest komplet faktur generalnie, pokażę wam książkę serwisową i to, co my przy aucie robiliśmy, bo to jest ważne. Książka serwisowa wygląda tak. Pierwszy przegląd był w 2009 roku przy 13 tysiącach km, drugi w 2010 przy 24 tysiącach, potem przy 37, przy 56, 66, 75, 84, 94, tu był wymieniany rozrząd. Wszystko, zobaczcie, robione w jednym serwisie i to jest autoryzowany serwis Volvo. 103, 110, 116, 119 i nasz serwis, słuchajcie, 122. 119, dlaczego wymieniliśmy olej, bo tylko 3000 km ktoś zapyta, ktoś zrobił. Ja mam taki gest, zobaczcie, w marcu był wymieniany olej, czyli rok temu, dlatego został wymieniony olej u nas. I tutaj macie dokładnie, co zostało zrobione. Jest wydruk z klimatyzacji, zrobiliśmy serwis klimatyzacji. Jest wydruk ze stacji diagnostycznej. Przednie amortyzatory 75-74, tylne 72-72, także wzór, hamulce wzór. To było zaznaczone, co było do zrobienia. Tylne tuleje, wahaczy, przód i sworzeń lewy, przód. Wszystko było w oryginale. Nigdy nic w zawieszeniu nie było w tym aucie robione. Także zrobiliśmy te tuleje, bo one faktycznie były naderwane. Sworzeń wymieniliśmy, komplet filtrów wraz z olejem. Olej Liquimoli zalany 5W30. Łączna kwota 1937 zł. Tutaj nie jest uwzględniony serwis klimatyzacji. Także wyszło ponad 2000-2200 zł dokładnie serwis. Do tego lakiernik. Także tutaj trójeczka do tego auta niestety została dołożona, a samochód był kupowany z myślą, że wiecie, nie dołożę do tego auta niestety złotówki. No więc tutaj budżet taki marżowy został praktycznie wykorzystany. Musiałem poprawić kamerę. Także budżet został wykorzystany, marżowy. No i z doświadczenia wiem, że niestety taki samochód na polskim rynku musi poczekać na swojego właściciela, który doceni stan techniczny tego pojazdu i przede wszystkim niski przebieg. Czy to jest plus czy minus? No wiecie, dla niektórych jest ogromnym plusem, dla niektórych ogromnym minusem, bo nic nie zostało z grubych rzeczy w tym aucie zrobione.
No różnie do czego trzeba podejść. Na pewno taki samochód ma wyższą wartość i na pewno no, przy odsprzedaży za 5 lat, jak ktoś zrobi 100 tysięcy, to dalej będzie miał wyższą wartość niż samochód z przebiegiem ponad 300 tysięcy, szczególnie na polskim rynku. Także tutaj no, jakoś bym się mocno tego nie czepiał. To, że trzeba za ten samochód więcej zapłacić, to wynika po prostu z rynku, że taki samochód po prostu drożej kupujecie. No tutaj nie ma żadnych, wiecie, nie wiem, jakichś niespodzianek, tylko tak to faktycznie wygląda. Auto z przebiegiem ponad 300 tysięcy jesteście w stanie kupić za granicą za, nie wiem, 3000 euro, a taki samochód z przebiegiem 120 tysięcy, tak jak ja, zapłaciłem prawie 7 tysięcy euro. No to chyba różnica jest ogromna. Jak do tego doliczycie opłaty, nasze drakońskie podatki, no to potem Wam suma summarum wychodzi taka cena. Tutaj cena będzie bardzo wysoka, chyba najwyższa, aczkolwiek ostatnio widziałem jakiś V50 w redesignie też w jakiejś tam kosmicznej kwocie z normalnym przebiegiem, z przebiegiem 220 jeszcze w dieslu. Bardzo ciężko ogólnie kupić polifta z silnikiem 2.4, a z takim przebiegiem no to naprawdę no myślę, że jest to temat nie do powtórzenia. Cenę oczywiście będziecie mieli podaną w komentarzu. Wiem, że to auto raczej bardzo szybko nie znajdzie nowego właściciela i tutaj od razu uczulam, nie będzie dużej negocjacji tej ceny, z uwagi na to, że no sporo do tego auta dołożyłem i nie planowałem tych wydatków, więc tak naprawdę tutaj powiedzmy sobie szczerze, samochód jest sprzedawany tak na styk, więc też tych negocjacji tutaj dużych nie przewiduję. Oczywiście jest auto po wszystkich opłatach. Bardzo fajna propozycja, jak ktoś szuka niezawodnego samochodu, silnik idealny do instalacji gazowej, tym bardziej, że ma bardzo niski przebieg, więc tą instalację gazową sobie dobrze zniesie. Miałem powiedzieć o przedniej szybie. Przednia szyba, zobaczcie, jest oryginał, ale wymieniana, bo w 2009 albo w 2019 roku była wymieniana, bo jest dziewiątka, ale oryginalną założyli szybę, także już ta szyba była wymieniana. Dlaczego? No w Szwecji jest to norma, że są odpryski od kamyków i często szyby podlegają wymianie. Często my nawet wymieniamy te szyby, także to nie jest jakaś ujma dla tego auta. Dobra, lecimy na stację, zobaczycie sobie S40 od spodu. Z tego co kojarzę, to było zabezpieczenie jakieś wykonywane w Szwecji, także ona wygląda dosyć fajnie. Także wsiadamy i lecimy na stację diagnostyczną. Zobaczymy S40 od spodu. Pokażę Wam tutaj. Podwozie, zobaczcie, jest osłona silnika plastikowa, taka dosyć duża, obszerna. I lecimy tutaj, zobaczymy jak wygląda podwozie. Podwozie, tak jak już mówiłem, było zabezpieczane i wygląda naprawdę ładnie. Tutaj hak holowniczy, osłony termiczne, wszystko kompletne. Wydech. Zobaczcie w jakim stanie, no jakaś tam korozja jest, ale naprawdę niewielka. Podłoga tutaj sowicie widzę zabezpieczona. No i to naprawdę ładnie się prezentuje, katalizator na swoim miejscu. Tutaj otwór technologiczny można sobie zobaczyć. Tak się prezentuje S40 z mega niskim przebiegiem od spodu, także lecimy na podsumowanie, na plac. Czas na małe podsumowanie. Bardzo ciekawa propozycja wjeżdża do oferty Auto Import Nieporęt. S40 z mega niskim przebiegiem. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie na stronie carinfo.se, tam Was odsyłam. Zobaczcie sobie całą historię, że auto jest od pierwszej właścicielki i że faktycznie ma taki przebieg. To jest fajne w autach ze Szwecji, że nie musicie nic nikomu udowadniać, bo to wszystko możecie sami sprawdzić za darmo i nie trzeba wykupywać żadnych raportów, nic z takich rzeczy. Wszystko jest dostępne po prostu online i za to lubię auta ze Szwecji, że macie transparentny przebieg przede wszystkim i nie kupujecie tak zwanego kota w worku, że wiecie, miał być przebieg taki, a się okazuje na koniec, z czego ostatnio bardzo dużo jest takich informacji, szczególnie na takim profilu bezwypadkowy.net, gdzie są takie auta wyszukiwane, że miał być przebieg, nie wiem, 180 tysięcy, a się okazuje, że miał 400 samochód przebiegu, no i potem Wy go kupiliście okazjonalnie i się cieszycie do momentu, kiedy się o tym nie dowiecie, jak auto sprzedajecie. Także tutaj macie w 100% przebieg potwierdzony, jeszcze raz to powtarzam, samochód bezwypadkowy, lakierowane 3 elementy, z czego jeden element my lakierowaliśmy, drugi element prawdopodobnie był z takiej samej przyczyny lakierowany, ale wytylny błotnik, nie mam wiedzy, dlaczego był lakierowany. Może tą wiedzę zdobędę, jak już ktoś po auto przyjedzie. Dopytamy tak naprawdę Szwedki, bo ja mierzę samochód zawsze z Wami. Nie mierzę go wcześniej, bo nie ma takiej dla mnie potrzeby. Auto jest bezwypadkowe, a to, że ma drugą warstwę lakieru, samochód 15-letni, to nie jest nic strasznego. No musicie się do tego przyzwyczaić. Auto ma jakieś tam drobne, widzieliście jakieś tam wgniecenie, jakieś takie drobne ryski. No nie jest jak nowe, pomimo niskiego przebiegu ten samochód jest używany i ma 15 lat. Przez nas został sprawdzony, został przeserwisowany, troszeczkę kasy dołożone, no i auto nie ma teraz, do auta nie powinno być żadnych zastrzeżeń, także zapraszam do zakupu. Trzymajcie się, na razie, pozdro.